Słuchajcie, i te kocopowy, które ten gościu mówił, że w ogóle powinniśmy dawno temu postawić na energię wiatrową i na energię fotowoltaiczną. Ja pierdzę. Jest. I atomową oczywiście dodał jeszcze tak, że to jest w ogóle tak naprawdę ten kierunek, który powinniśmy obrać. A to, że śpimy na węglu, to, że mamy go po prostu tutaj, tak jak powiedział pan Andrzej Duda jeszcze niedawno, na 200 lat przynajmniej zapasów, jakoś tak ludzi nie dociera. Co na ten temat powiesz i powiedz mi, czy w ogóle mamy szansę w ogóle z tymi ludźmi jakiekolwiek dyskusje podejmować, bo ja mam wrażenie, że to jest banda kretynów, idiotów, którzy po prostu tak naprawdę doprowadzają kraj do miejsca, gdzie już nie będzie dla nas żadnego wyjścia. I co się przysługuje tym ludziom, to po prostu mi ręce opadają, naprawdę, bo to się nie mieści w głowie, co słyszę z tego ludzi. To znaczy, Bogdan, no co można powiedzieć, to co mówimy cały czas, tak, ja no co mogę powiedzieć, że duża część narodu, większa część narodu no akceptuje taką sytuację, akceptuje w polityce, w przestrzeni publicznej, w urzędach, zdrajców, przestępców, złodziei. Morderców, można powiedzieć. Mamy teraz 31. rocznicę śmierci Michała Falzmana, tak? Kontrolera NIK-u, który ujawnił aferę matkę wszystkich afer, można powiedzieć, aferę FOS, tak? Zamordowanego, no, umarł na zawał rzekomo, tak? Ale 4 dni po ujawnieniu swojego raportu, gdzie ten raport był po prostu miażdżący dla ówczesnej władzy. Ale to była władza okrągłostołowa, tych samych person w zasadzie, lub ich kolegów, lub nie wiem, ich synekur, którzy teraz administrują naszą ojczyzną do dzisiejszego dnia. I to był właściwie, on tam wymieniał w swoich notatkach wtedy wszystkich, począwszy od Sejmu, który w ogóle ustawę o FOS wprowadził, o Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Ja nie będę tutaj wchodził w głębiej w to wszystko, bo to byśmy musieli cały program znów temu poświęcić. Ale jak polecam książkę Piąty Rozbiór Polski Pająka, Henryka Pająka, i tam możecie przeczytać o wielu, wielu tych wszystkich w zasadzie aferach, które miały miejsce tam do 2000 roku, bo po 2000 jeszcze było, ale możecie sobie też przeczytać w tej pozycji w piątym waszym.